Jest z nami harcmistrz Tomasz Reimer, który jest komendantem Chorągwi Kieleckiej, a także jednym z organizatorów festiwalu. Chcielibyśmy zapytać, jakie są pierwsze wrażenia po pierwszych dniach festiwalu? Pierwsze wrażenia po tygodniu festiwalu są jak najbardziej pozytywne. To, co niezmiernie cieszy, to obecność tylu podmiotów wykonawczych. Cieszy wysoka obecność solistów wokalnych. To jest, że tak powiem, duże... taka dobra wskazówka dla nas, że coś się zmienia, jeśli chodzi o wokal w Polsce. Cieszy mnie duża obecność zespołów zagranicznych, pomimo trudnej sytuacji na wschodzie. Paru zespołów udało się przyjechać. Świadczy o tym, że mają wysoką determinację, żeby do Polski przyjechać, pomimo wielu trudności, jakie na pewno napotkali. Mamy wspaniałą drużynę sztabową. Wyśmienicie spisują się instruktorzy ZHP Chorągwi Kieleckiej w organizacji tego przedsięwzięcia. Na razie nie ma jakichś większych problemów, czy to wychowawczo, organizacyjnych programów. Wszystko idzie w miarę dobrze. Cieszę się, że młodzi ludzie sprawdzają się w organizacji festiwalu. Natomiast poziom artystyczny, artyści, wykonawcy, co sobą prezentują? Jeśli chodzi o poziom artystyczny, mogę tylko wypowiedzieć się na temat koncertu Gospodarze Gością, którego byłem świadkiem. Na przeglądach nie uczestniczyłem jako juror czy obserwator, z tego względu, że od tego są wyspecjalizowani instruktorzy, konsultanci, których zaprosiliśmy do festiwalu i to oni powiedzą, jaki ten poziom jest. Aczkolwiek mam takie informacje zwrotne, że w tym roku poziom jest całkiem dobry i co też sprawia, że możemy być zadowoleni z tego, że z tegorocznej edycji przyjeżdżają do nas dobre zespoły, które chcą się zmierzyć z innymi zespołami. Jaką szansę daje festiwal młodym artystom? Przede wszystkim daje możliwość konfrontacji swoich umiejętności z umiejętnościami podobnych zespołów z innej części kraju lub z zagranicy. Daje możliwość konsultacji z innymi konsultantami niż dotychczas trenują przez cały rok. Mogą poprawić swój repertuar, który dysponują, no i przede wszystkim mogą wystąpić przed 5000 publicznością oraz przed okami kamer, które będą realizować nagrania podczas koncertu galowego i potem zostanie dokonana emisja na antenie Telewizji Polskiej. Cóż, zostaje nam tylko życzyć artystom samych sukcesów, a druhowi dziękujemy za tę wypowiedź. Dziękuję, czuwaj.